W związku z awarią w czarnobylskiej siłowni jądrowej Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej opublikowała w Wiedniu oświadczenie stwierdzające, że emisja materiałów promieniotwórczych, do jakiej doszło, nie stwarza obecnie bezpośredniego zagrożenia dla innych krajów. W chwili obecnej, stwierdza oświadczenie, nie ma powodu do alarmu w związku ze skutkami ponadgranicznych emisji materiałów promieniotwórczych. Oświadczenie to zostało opublikowane w Wiedniu po spotkaniu dyrektora generalnego Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Szweda Hansa Blixa, z przedstawicielem Związku Radzieckiego przy wiedeńskim biurze ONZ, ambasadorem Olegiem Chrestowem. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej otrzymała oficjalną notyfikację Państwowego Komitetu Energii Atomowej Związku Radzieckiego o awarii w Czernobylsku, informuje Agence France-Presse.